Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia Żywot Świętej Teresy od Jezusa. Odcinek 9. Czyta Iwonna Teresa. Teresa i śmierć. Dnia 4 października w uroczystość świętego Franciszka z Asyżu o 7 rano położyła się na lewy bok i przestała mówić. Trzymając ciągle w ręku krucyfiks, zaczęła się modlić, a raczej wpadła w zachwycenie. Siostra Anna, ta ukochana jej towarzyszka, czuwała przy niej, pilnowała ona zawsze tej świętej matki swojej, nie rozdzielając się z nią od chwili, w której wskutek choroby potrzebowała tak ciągłych jej starań. Słuchajmy, co ona mówi o świętej Teresie. Z boleścią serca usłyszałam, jak mi powiedziała w albie, że umrze z tej choroby. Nie odstępowałam jej już od tej chwili, wyjąwszy, jak z rozkazu ojca Antoniego od Jezusa, jednego z pierwszych karmelitów reformowanych, musiałam odejść, żeby się cokolwiek posilić. Przywołała mnie znowu natychmiast. Jak do niej wróciłam, już straciła mowę, ale spojrzała na mnie z uśmiechem, pieściła mnie i wziąwszy za ręce, oparła na nich głowę. Tak ją trzymałam przez 14 godzin. Ciągle była w słodkim zachwyceniu i zdawało się, że śmierć nie dość jeszcze prędko się zbliża, żeby ją już połączyć z jej niebieskim oblubieńcem. Żal mój był nie do opisania, kiedy nagle spostrzegłam Pana Jezusa stojącego przy łóżku umierającej, jakżeby już chciał zabrać ją do nieba. Widzenie to, które trwało przez czas jednego wierzę w Boga, niezmiernie mnie uspokoiło. Powiedziałam więc Zbawicielowi, że gdyby nawet chciał mi zostawić naszą ukochaną matkę na tej ziemi, prosiłabym go, żeby ją zabrał natychmiast. Zaledwie domówiłam tych słów, święta Teresa łagodnie skonała. Jedna z zakonnic widziała naówczas, jak biała gołębica wyszła z jej ust i uleciała do nieba. Inna z sióstr, znana ze swojej świątobliwości, usłyszała zbliżający się tłum i ujrzała, jak osoby jaśniejące światłością otoczyły łoże świętej Teresy, prowadząc ją z sobą do nieba. Twarz świętej zajaśniała pięknością. Kilka zmarszczek, jakie zauważano poprzednio, zniknęły zupełnie. Płeć jej biała jak lilia zarumieniła się tylko tak, jak to bywało w chwili gorącej modlitwy. Córki nie mogły się nasycić tym widokiem. Całowały jej nogi i ręce. Jedna z nich, która od dawna cierpiała na ból głowy i oczu, za dotknięciem jej ręką części cierpiących natychmiast uleczoną została. Członki świętej były zupełnie giętkie. Ciało jej wydawało woń niebieską, która rozchodziła się po całym domu, przenikając nawet mury jej celi, odzienie i wszystkie rzeczy, których używała. Zauważono to już nawet za jej życia. Mały chłopaczek, który raz pobłogosławiła, powiedział: ach, jak ręce tej mateczki pachną. Pewien zakonnik nazwiskiem Jepes, który później został biskupem i opisywał życie świętej Teresy, także zauważył ten zapach i zgorszony był tym. Przypuszczał bowiem, że matka Teresa pachnideł używa, ale go wyprowadziła z błędu siostra Anna od świętego Bartłomieja, która go zapewniła, że nie tylko nie używa żadnych zapachów, ale przeciwnie, znosić ich nie może, bo jej szkodzą. Ona sama zauważyła ten nadzwyczajny zapach od chwili, kiedy święta Teresa
Wskutek upadnięcia zwichnęła sobie rękę i potrzebowała jej pomocy do ubrania się. Jedna z zakonnic, która straciła węch, odzyskała go za ucałowaniem nóg świętej Teresy. Ukazała się kilku osobom, objawiając, jakiej chwały używa. W wielu miejscach pocieszyła swoje córki strapione na wieść o jej śmierci. Naprzeciwko jej celi stało drzewo orzechowe, suche od dawna. Nagle po jej śmierci pokryło się kwiatem. W dzień jej śmierci, dnia 4 października 1582 roku, kalendarz był zreformowany i z powodów naukowych wykreślono w nim 10 dni, tak że dzień następny po pogrzebie wypadł na 15 października. Ciało świętej pokryte zostało bogatą materią jedwabną, przerabianą złotem. Po skończonym obrzędzie pogrzebowym złożono trumnę w głębokim dole wykopanym pod arkadą chóru za staraniem Teresy Lejs, która dom ten na klasztor ofiarowała. Lękając się, żeby jej tego skarbu nie zabrano, kazała ją przykryć taką masą wapna, kamieni i cegieł, że aż trumna się potrzaskała. W kilka miesięcy później dziwny hałas dał się słyszeć w grobie i zaczęła się rozchodzić ta sama woń, jaką widziano za życia świętej. Ojciec Gracjan, który przejeżdżał przez Albę, chciał widzieć święte ciało. Kiedy po 4 dniach pracy zdjęto kamienie ułożone na grobie, pokazało się, że trumna była z jednej strony strzaskana, a ubranie zniszczone od wilgoci. Ciało wszakże nietknięte zachowało całą świeżość, taką jak miało w chwili, kiedy je składano do grobu. Oprócz zapachu, jaki wydawało, płynęła jeszcze oliwa, tę samą woń wydająca, którą zbierano chustami za dotknięciem do tej bielizny. Mnóstwo osób cudownie odzyskało zdrowie. Ksiądz Jepes zapewniał, że 25 lat później sam widział i wiele osób to stwierdziło, że sznur, którym przepasana była święta, tę samą woń wydawał. Przyodziano ciało w nowe ubranie, złożono w nowej trumnie, a następnie umieszczono w tym samym dole, tylko nie tak bardzo głęboko. Zakonnice w Albie ciągle pilnie strzegły tego skarbu swojego, któremu liczni pielgrzymi cześć oddawali, a mianowicie cała rodzina książąt Alby. W 3 lata potem zwołaną została kapituła generalna dla wyboru prowincjała, w czasie której ojciec Gracjan zażądał, żeby ciało świętej Teresy przeniesiono zostało do Awila. Jeszcze za życia serafickiej matki przyrzekł biskupowi z Awila, że w tym mieście pochowaną będzie. W tym celu biskup kazał przygotować i powiększyć główną kaplicę klasztoru świętego Józefa, którego ona, umierając, była przełożoną. Awila, mówił ojciec Gracjan, jest ojczyzną świętej Teresy. Tam żyła, tam wprowadziła reformę, a jeżeli umarła w Albie, to tylko w czasie chwilowego pobytu w tym mieście. Kapituła uznała słuszność tych powodów i zgodzono się na przeniesienie zwłok do Adilla. W tej chwili zakonnice usłyszały jakby stukanie w grobie i w ten czas dopiero zrozumiały znaczenie tego, gdy ojciec Gracjan przyszedł im oznajmić postanowienie i rozkaz kapituły. Niepodobna się było opierać. Za odkopaniem grobu i otworzeniem trumny sprawdzono znowu doskonale zachowane ciało i nadzwyczajne zjawiska, które przy pierwszym otwarciu zauważono. Ojciec Gracjan, chcąc złagodzić boleść zakonnic, odjął z wielką łatwością od świętego ciała lewe ramię i oddał im do zachowania. W
Wszystko to odbyło się wieczorem w tajemnicy, a na drugi dzień o świcie już święte ciało było w drodze do Avila. O ile wielką była boleść zakonnic w Albie, o tyle znowu wielka radość w Avila. Ponieważ nikt w Albie o tym, co zaszło, nie wiedział, jedna z zakonnic bez wiedzy przełożonych wsunęła bilecik w ciasto i podała księżnie Alby. Ta przybiegła ze łzami i w niepodobnej do opisania boleści wołała: kto mi zabrał świętą Teresę? Rodzina księżnej miała wielkie stosunki w Rzymie. Zawiadomiono o tym papieża Sykstusa V, a ten, rozpatrzywszy całą sprawę, rozkazał, żeby ciało świętej reformatorki zwrócono tam, gdzie było początkowo złożone, co też nastąpiło przy nadzwyczajnym napływie ludności i wszystkich najznakomitszych panów Alby. Od tego czasu trumna otwierana była uroczyście po kilka razy, a mianowicie w roku 1616 i 1750, ostatecznie zaś w 1760. Ciało zawsze doskonale zachowane, giętkie i wydające swoją zwykłą woń, umieszczone zostało nad wielkim ołtarzem we wspaniałym marmurowym grobowcu, którego jedną połowę widzieć mogli wierni, a drugą, która wychodzi na wyższy chór, matek karmelitanki mogły zobaczyć. Często słychać tam jakieś nadzwyczajne głosy, ale Kościół tylko mógł nadać prawdziwy blask i chwałę tej seraficznej dziewicy. W 31 lat po jej śmierci synod w Taragonie, wszyscy biskupi hiszpańscy, król, książęta, kortezy, panowie i naród cały, do których przyłączył się Ludwik XIII, Anna Austriacka i inni książęta chrześcijańscy, prosili stolicy apostolskiej o beatyfikację reformatorki Karmelu. W roku 1614 Paweł V, papież, ogłosił Teresę za błogosławioną, a w 8 lat później Grzegorz XV kanonizował ją jednocześnie ze świętym Ignacym, świętym Franciszkiem Ksaweryem, świętym Izydorem Oraczem, Hiszpanami i świętym Filipem Nereuszem. Bulla kanonizacyjna świętej Teresy tego samego dnia była wydaną, a świętych, których wymieniliśmy, dopiero w następnym roku. W roku 1617 król Filip III i kortezi hiszpańscy wybrali ją za patronkę kraju. Toż samo uczynił Filip IV i kortezi w 1626 roku. Papież Urban VIII w Brewie z dnia 31 lipca 1627 roku w następujących wyrazach odpowiedział na zaniesione do niego podanie. Na prośbę syna naszego Filipa, władcy katolickiego w Hiszpanii, naradziwszy się z ich ekscelencjami kardynałami świętej kongregacji obrządków, uchwalamy i zatwierdzamy naszą powagą apostolską ten wybór i dekret zapadły w tej mierze, ażeby odtąd święta Teresa uważaną była jako patronka tego królestwa. I tak dalej. Wprawdzie kapelani od świętego Jakuba z powodów mniej lub więcej słusznych, lękając się, żeby powaga tego świętego opiekuna Hiszpanii nie zmniejszyła się przez to w oczach ludu i żeby to nie uwłoczyło chwale jemu należnej, udali się do stolicy apostolskiej, ażeby odwołała ten dekret, na co też zgodziła się po kilkakrotnym z ich strony naleganiu. Ale ufność Hiszpanów w opiekę świętej Teresy pozostała zawsze ta sama
i w roku 1812, kiedy walczyli za swoją niepodległość, ponowili głosem deputowanych swoich, zebranych w kodeksie, wybór świętej Teresy na opiekunkę i nadali jej tytuł naczelnej przewodniczki wojsk całego Półwyspu. Klasztor w Albie posiada ciało świętej Teresy oraz serce jej i rękę lewą w dwóch oddzielnych relikwiarzach. Lewa ręka jest na Karmelu w Lizbonie, prawa noga w Rzymie, w kościele Najświętszej Panny della Scala. Palce lewej ręki rozdzielone zostały jak następuje. Indeks, czyli drugi palec, jest u karmelitów w Rzymie. Środkowy w klasztorze Odwcielenia w Paryżu. Palec czwarty, czyli serdeczny, w Sewilli, a mały palec u karmelitanów w Brukseli. Płaszcz świętej jest w Paryżu. Przywieziony został przez zakonnice hiszpanki, przybyłe tam dla fundowania nowych klasztorów. Każda z tych relikwii, równie jak całe ciało, jest w stanie doskonałego zachowania. Wobec tak pocieszających cudów można zawołać ze świętym Pawłem: o śmierci, gdzie twoje zwycięstwo? Gdzie jest to straszne zepsucie ciała, w które żądło twoje wlewa jad trucizny? Czy zjadliwa moc węża nie jest widocznie starta? Pan Bóg nie dopuścił, żeby nieprzyjaciel zbawienia ludzkiego triumfował nawet na chwilę i wywarł zemstę tę, która jest zapłatą za grzech na Teresie i wielu innych wielkich świętych. Syn Boży, który zniósł tyle upokorzeń, nie chciał tego przyjąć ani dla siebie, ani dla matki swojej. Uwolnił też od tego i tę oblubienicę swoją, do której powiedział kiedyś: twoja sława jest moją. Święta Teresa od Jezusa, módl się za całą Europą, za swoją ojczyzną Hiszpanią, ale i za nami grzesznymi. I uproś nam łaskę doskonałego nawrócenia się do Boga naszego. Amen.